Oto cenne dzieło, które czekało ponad 125 lat na wznowienie. W czasach niepokoju i zamętu podajemy pobożnym czytelnikom drogę do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, którą zebrał i opracował ojciec Edward de Lehen z Towarzystwa Jezusowego. Cel, jaki założyliśmy sobie w tym dziele, to dopomóc duszom przechować w sobie pokój wewnętrzny lub odzyskać go na nowo, gdyby miały nieszczęście utracić ten skarb tak cenny. Książka ta nie ma innej zasługi, jak podać zbiór rad w wielu doskonałych dziełach rozproszonych, a służących osobom dobrej woli do osiągnięcia tego dobra, które Zbawiciel kazał im obwieścić przy swym przyjściu na świat. Pokój ludziom dobrej woli. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Przedziwny Bóg w świętych swoich. Rzecz o świętym Antonim z Padwy. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. W roku 1226, który był trzecim rokiem pobytu Antoniego we Francji, błogosławionego założyciela zakonu świętego Franciszka, powołał Pan Jezus do nieba. Zaszła więc potrzeba zebrania kapituły generalnej braci mniejszych dla wybrania następcy ich świętego patriarchy, to jest przełożonego generalnego. Zwołano wtedy na uroczystość zesłania Ducha Świętego roku następnego wszystkich prowincjałów i przełożonych klasztorów do miasta Asyż we Włoszech, będącym kolebką tego zakonu i miejsca, gdzie zmarł jego założyciel. Antoni jako przełożony jednego z klasztorów we Francji musiał tam się udać. Przybrawszy więc za towarzysza jednego z braci, wyruszył w drogę do nadmorskiego miasta Marsylii, żeby stamtąd do Włoch popłynąć. W drodze pewnego dnia w jednej z wiosek, które przebywali, pobożna rodzina tam mieszkająca gościła ich z wielką uprzejmością. Gospodyni, nie mając naczynia na wino, które we Francji jako trunek najpospolitszy i przez niezamożnych ludzi jest używany, pożyczyła taki od sąsiadów. Gdy goście mieli zasiąść do skromnego posiłku, poszła z tym naczyniem do piwnicy po wino. Lecz gdy je przyniosła, towarzysz Antoniego, chcąc je postawić na stole, upuścił niechcący na ziemię. Dzban rozbił się w drobne kawałki i rozlał wino. Zafrasowało to gospodynię, gdyż naczynie było pożyczone, a jak na wieśniaków bardzo kosztowne. Z innym naczyniem poszła do piwnicy, a tam nowa ją przykrość czekała. Gdy bowiem poprzednio z niej wychodziła, natoczywszy wzbity dzbanek wino, przez zbytni pośpiech zapomniała zatkać beczkę i została ją próżną, a wino na podłodze. Wróciła więc do gości i ledwie, że nie z płaczem opowiedziała, co zaszło. Antoni paroma słowami starał się ją uspokoić i odszedłszy nieco na stronę, zaczął się modlić. A wtedy dwa cuda zaszły, bo i dzbanek stłuczony zrósł się, nie pozostawiając ani śladu rozbicia, a gdy gospodyni na polecenie sługi Bożego poszła z nim do piwnicy po wino,
znalazła beczkę tam nim napełnioną, jakby jeszcze nie była zaczęta. Wieść o tym szybko się rozeszła po całej wiosce i mieszkańcy zbiegli się, żeby cześć oddać świętemu, o którym już i bez tego wiele słyszeli. Lecz on wraz z towarzyszem wyszedł skrycie tylnymi drzwiami z mieszkania i poszedł w dalszą drogę, żeby uniknąć oznak czci licznie nagromadzonego ludu. Gdy przybył do Marsylii, biskup tamtejszy zatrzymał go przez pewien czas, żeby i w tym bardzo ludnym mieście misję odprawił. I to była ostatnia miejscowość we Francji, którą mąż Boży apostołowaniem swoim obdarzył, a z tak zbawiennymi skutkami, jak mu to dawał Bóg wszędzie dopełniać. Sława Antoniego jako największego swoich czasów apostoła i wielkiego cudotwórcy, a zwłaszcza po tym wszystkim, co mu dał Pan Bóg dokonać we Francji Południowej przez wyniszczenie tam herezji albigensów, doszła już wtedy do samego Ojca Świętego Grzegorza IX, zasiadającego wówczas w stolicy apostolskiej. Z jego też polecenia Antoni, jak tylko stanął na ziemi włoskiej, odebrał od swojej zwierzchności zakonnej rozkaz udania się do Rzymu. Papież ten, jak świętego Franciszka za życia najszczególniejszymi swojej łaskawości względami zaszczycać raczył, a wkrótce potem i w poczet świętych wpisał, tak i cały przez niego założony zakon najwyższą swoją opieką otaczał. Wielce też uradowany z przybycia do Rzymu tego, który wtedy tegoż zakonu był największą ozdobą i we wszystkim najwierniejszym naśladowcą patriarchy z Asyżu, zatrzymał go tam jak mógł najdłużej. Chciał bowiem, ażeby podczas nadchodzącego wtedy Wielkiego Postu głosił on do Rzymian kazania. A i tu znowu, jak wszędzie, gdzie ten mąż Boży na kazalnicach występował, kościoły słuchaczy pomieścić nie mogły, a Pan Bóg różnymi cudami podnosił go w oczach ludu. Jednym z największych był cud następujący. W roku tym na uroczystości paschalne większa jeszcze jak zwykle zebrała się liczba pątników, przybyłych z najrozmaitszych krajów, a przeważnie większej liczbie nierozumiejących żadnego innego prócz swego języka. Tymczasem Ojciec Święty kazał Antoniemu mieć do nich zgromadzonych w największym na świecie kościele, bo w Watykanie, kazanie. I sam na nie przybyć raczył. Święty, wszedłszy na kazalnicę, bardzo czuł się zmieszany, widząc przed sobą ogromną liczbę słuchaczy, którzy znali tylko swój narodowy język, a słuchać będą przemawiającego do nich w języku zupełnie im obcym. Lecz pobłogosławiony przez papieża, kazanie wygłosił, a przy nim powtórzył się cud zaszły z apostołami, gdy wyszli z wieczernika, kiedy stąpił na nich Duch Święty. Z całej tej wielkiej liczby cudzoziemskich pątników każdy tak go rozumiał, jakby w jego rodowitym języku mówił. Wtedy to także Grzegorz IX, podziwiając w nim cudowną pamięć pozwalającą mu najobszerniejsze ustępy z Pisma Bożego co do słowa przytaczać, nazwał go żywą skrzynią Starego i Nowego Testamentu, którym to zaszczytnym przezwiskiem odznacza się on w Kościele Bożym. Poniżej umieszczone pobożne wzywanie świętego Antoniego ułożone zostało przez wyżej wspomnianego świętego Bonaventurę, biskupa i doktora Kościoła. Od 600 lat upowszechnione jest ono pomiędzy wiernymi,
a dla skuteczności swojej cudownym zostało nazwanym. Chcesz cudów doznać? Udaj się do świętego Antoniego. On umarłych wskrzesza, błędy wykorzenia, klęski oddala, szatanów gromi, od zarazy zachowuje, a chorych uzdrawia. Burze morskie ucisza, więźniów wyzwala, szkody przywraca, młodych i starych prośby wysłuchuje, od niebezpieczeństw chroni, w potrzebie wszelkiej ratuje. Co niech głoszą wszyscy jego wsparcia doznający, a zwłaszcza mieszkańcy Padwy, największych cudów jego świadkowie. Burze morskie ucisza, więźniów wyzwala, szkody przywraca, młodych i starych prośby wysłuchuje. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Burze morskie ucisza, więźniów wyzwala, szkody przywraca, młodych i starych prośby wysłuchuje. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Żywot świętego Antoniego z Padwy. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.